Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie też kandydat na urząd prezydenta USA, Donald Trump został uznany za winnego wszystkich 34 zarzutów, które zostały mu postawione w sprawie o fałszowanie dokumentacji biznesowej. Sędzia, który prowadzi sprawę, ma ogłosić wyrok 11 lipca bieżącego roku. W tej sprawie byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych grozi do 4 lat więzienia. I w całym tym kontekście pojawiają się liczne głosy, liczne komentarze, czy ewentualny start Trumpa w wyborach prezydenckich może zostać zagrożony, czy ewentualny jego wybór może skończyć się fiaskiem. Jak wygląda sytuacja prawna, co o tym mówi Konstytucja Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Trump został uznany za winnego w sprawie dotyczącej, tak jak wspomniałem, fałszowania dokumentacji biznesowej. Chodziło o to, aby ukryć wypłatę przez jego prawnika Michaela Cohena, dokładnie $130 000 dla aktorki filmów pornograficznych Stormy Daniels. Trump miał zapłacić tej aktorce za milczenie, miał nie chcieć, aby w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku wyszło na jaw, że utrzymywał z nią w przeszłości relacje intymne. W każdym razie taka jest oficjalna linia tutaj prokuratury. Trump nie przyznał się do winy w sprawie żadnego z aż 34 stawianych mu zarzutów. Zaprzeczył także, jakoby w ogóle utrzymywał jakiekolwiek stosunki seksualne z tąże aktorką. Natomiast decyzja przysięgłych w sprawie Trumpa niewątpliwie ma charakter precedensowy, ma charakter historyczny. Po raz pierwszy były prezydent zostaje uznany za winnego w sprawie karnej. No oczywiście Trump jest cały czas kandydatem na prezydenta partii republikańskiej. Te wybory są przewidziane, wybory prezydenckie są przewidziane na 5 listopada bieżącego roku. Natomiast sam wyrok nie zapadł. To, że przysięgli, że decyzja przysięgłych jest taka, a nie inna, to jeszcze nie przesądza sprawy, ponieważ po ogłoszeniu decyzji przez przysięgłych prowadzący sprawę sędzia musi ją zatwierdzić. W prawie amerykańskim zazwyczaj jest to formalnością, ale oczywiście tak nie musi być. W każdym razie 11 lipca ma zostać wydany wyrok w tej sprawie. I tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście, gdyby Donald Trump otrzymał karę bezwzględnego więzienia, czy mógłby być dalej kandydatem partii republikańskiej w wyborach prezydenckich. Maksymalna kara, jaka grozi Trumpowi, to są nawet 4 lata. Natomiast w sprawach dotyczących fałszowania dokumentacji biznesowej, zwłaszcza w takich sprawach, kiedy dana osoba nie była dotychczas karana, nie miała na koncie żadnych wyroków, no to w tym konkretnym stanie, gdzie odbywa się ta sprawa, czyli w stanie Nowy Jork, rzadko zapadają wyroki skazujące na więzienie, co podkreśla wielu komentatorów, co podkreśla także wielu amerykańskich prawników. Wskazuje na to, że ewentualne skazanie tutaj Trumpa też byłoby swego rodzaju precedensem, czy właśnie wskazanie na bezwzględne więzienie, ponieważ nie ma on na koncie żadnych wyroków dotychczas i charakter sprawy jest taki, że bardzo, ale to bardzo rzadko zapadają kary więzienia w tym akurat stanie. Natomiast można się tutaj spodziewać kary grzywny, czy też jakieś kary więzienia w zawieszeniu. Natomiast w przypadku zapadnięcia wyroku skazującego na więzienie, to też nie są jakieś wielkie wyroki, jeżeli chodzi o ten stan. Przeważnie to jest rok albo kilka miesięcy. Rok to raczej maksymalnie. Trump mógłby teoretycznie zostać osadzony czy w areszcie domowym, czy właśnie dostać jakąś karę ograniczenia wolności, natomiast też rodziłoby to innego rodzaju problemy. Jako były prezydent ma prawo do dożywotniej ochrony Secret Service i w sytuacji skazania go na karę więzienia, raczej trudno byłoby Secret Service zapewnić mu takiej pełnej ochrony właśnie i bezpieczeństwa właśnie w więzieniu. Byłoby to ogromne wyzwanie zresztą dla służb. W każdym razie po tym, jak sędzia wyda wyrok 11 lipca, Trump będzie miał prawo do odwołania się. I znając życie, oczywiście prawdopodobnie tak zrobi, biorąc pod uwagę także to, że nie przyznawał się dotychczas do winy. I tutaj pojawia się kluczowe pytanie, czy w ogóle osoba skazana w sprawie karnej może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że może. Konstytucja Stanów Zjednoczonych reguluje, że prezydentem może być każdy, kto urodził się na terytorium USA, kto ma obywatelstwo tego kraju, kto mieszka w USA na stałe przez ostatnich 14 lat i każdy, kto ma ukończone 35 lat. Nie ma tutaj mowy o kwestii karalności czy braku karalności. Po prostu tego Konstytucja USA nie reguluje, w związku z tym osoba nawet formalnie skazana w sprawie karnej może kandydować, może być wybrana także w wyborach prezydenckich, więc teoretycznie Donald Trump mógłby zostać zaprzysiężony na prezydenta, nawet siedząc w areszcie domowym, czy nawet w więzieniu. Ten proces w Nowym Jorku jest jednym z 4, w których prokuratorzy postawili Trumpowi zarzuty karne, natomiast prawdopodobnie będzie jedynym, który zakończy się jeszcze przed 5 listopada. Jeśli Trump je wygra, jako prezydent będzie mógł polecić wycofanie zarzutów przeciwko sobie w sprawach dotyczących właśnie nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów, czy tego, co prokuratorzy nazywają próbami nielegalnego utrzymania się przy władzy. Sam wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych mógłby mieć bardzo istotne konsekwencje geopolityczne. Najczęściej w Polsce i w naszym regionie Europy rozważa się właśnie tę potencjalną drugą prezydenturę Trumpa w kontekście wojny na Ukrainie, natomiast trzeba także pamiętać o postawie samego Donalda Trumpa wobec Iranu, bo ten Bliski Wschód jest tutaj niezwykle istotny i wielokrotnie już w podcaście geopolitycznym, w licznych swoich wystąpieniach mówiłem, jak istotny jest w całej tej układance geopolitycznej właśnie Bliski Wschód, jaką istotną rolę odgrywa, jak może zmienić układ sił i interesów na świecie. Przypomnę tylko, że Donald Trump w 2018 roku jednostronnie wycofał się z porozumienia nuklearnego z Iranem, porozumienia, które zostało zawarte w 2015 roku. Bardzo szybko zostały wdrożone sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Ta linia była niezwykle twarda i tutaj to wsparcie Izraela przez Donalda Trumpa było bardzo, ale to bardzo istotne. I chociażby w tym kontekście też warto wspomnieć, że Donald Trump realnie rozważał, kiedy był prezydentem, scenariusz wojny z Iranem. Wiemy o tym z dokumentów, które wyciekły i zresztą za ten wyciek dokumentów także Donald Trump usłyszał zarzuty. Telewizja CNN powołała się na byłą doradczynię prezydenta Trumpa, która nagrała jego rozmowę, w której wprost padły właśnie słowa o możliwym ataku na Iran. Tak naprawdę Trump z osobami nieupoważnionymi omawiał tajny plan ataku na Iran. W całej tej sprawie chodziło o to, że prezydent Trump omawiał właśnie te tajne plany ataku na Iran w klubie golfowym w roku 2021. I właśnie miał rzekomo przetrzymywać tajne dokumenty już po opuszczeniu Białego Domu. Ale z tego wycieku wiemy, że takie plany istnieją. Istnieją w Stanach Zjednoczonych, istnieją w Izraelu, bo zresztą Izrael nie ukrywa tego, że przygotowuje się do wielkiej wojny z Iranem. Pytanie, jakie miałoby to konsekwencje dla bezpieczeństwa świata? O tym już mówiłem wielokrotnie. Niewątpliwie doprowadziłoby to do destabilizacji w skali globalnej. Byłby to potężny cios dla Chińskiej Republiki Ludowej, dla jej gospodarki, dla dostaw węglowodorów z regionu Zatoki Perskiej do Chin, ale także na pewno odbiłoby się to gospodarczo na wszystkich ważniejszych państwach świata. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego, to ta strategia realizowana od kilku dekad opierania naszego bezpieczeństwa wyłącznie na gwarancjach udzielanych przez Stany Zjednoczone, myślę, że nastąpiłoby wielkie sprawdzam. Ewentualne wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, albo ograniczenie tej obecności, albo nawet tylko i wyłącznie zawężenie możliwości działania USA, które byłyby zaangażowane w wojnie na Bliskim Wschodzie, doprowadziłyby do konieczności porozumienia z Rosją, porozumienia na linii Waszyngton-Moskwa. Przy tej strategii, którą prowadzi obecnie Warszawa, decydenci w Warszawie, no mogłoby się to skończyć bardzo, ale to bardzo źle, dlatego warto już teraz rozważać inne scenariusze i postawić na politykę wielowektorową, taką chociażby, którą prowadzi Viktor Orban, który jest w znacznie lepszej sytuacji dzisiaj niż Donald Tusk, bo Orban prowadzi od wielu, wielu lat politykę wielowektorową i może sobie swobodnie pozwolić na to, aby trzymać przysłowiowe kciuki za Donalda Trumpa, pisać w mediach społecznościowych no, można powiedzieć, bardzo pozytywne takie posty pod adresem Trumpa, życząc mu powodzenia w całej tej sprawie. Natomiast na to może sobie pozwolić premier Węgier, który ma właśnie strategię wielowektorową. Natomiast Polska, która przyjęła przez ostatnie ponad 2 dekady strategię wieszania naszego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie, decydenci w Warszawie są po prostu zdani na łaskę i niełaskę administracji amerykańskiej, a to się może bardzo szybko zdewaluować. Te gwarancje bezpieczeństwa amerykańskie mogą się zdewaluować, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny z Iranem. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.